pięć radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 27 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnej decyzji. Informuję, że kolejnym punktem porządku są wnioski do porządku obrad. Porządek sesji został Państwu radnym przesłany wraz z materiałami. Ja zgłaszam wniosek o wniesienie do porządku obrad punktu przyjęcie protokołu z 49 sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego. Czy są jeszcze jakieś wnioski? Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, zwracam się w zasadzie do zarządu jako przewodniczącego dzisiejszą sesję, wnioskującego sesję o zgodę na wprowadzenie dwóch punktów w materiałach dostarczonych Państwu oznaczonych BR601 przez 18 i 602 przez 18. Są to projekty uchwał dotyczące ostatnich dwóch skarg, jakie spłynęły w zeszłym miesiącu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że ta sesja została złożona na wniosek zarządu, pytam, czy zarząd wyraża zgodę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, informuję, czy głosowanie będziemy głosować ręcznie. Pana Przewodniczącego Artura Świerczak poprosiłam o pomoc, o sekretarzowanie wyborom na tej sesji. Poddaję pod głosowanie wniosek o wniesienie do porządku obrad po punkcie trzecim punktu przyjęcie protokołu 49 sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Kto był przeciw? Proszę Państwa, wyniki głosowania. 25 osób głosowało, 24 osoby za, 1 wstrzymała się od głosu, nikt nie był przeciw. Wobec tego stwierdzam, że porządek obrad został uzupełniony o punkt przyjęcie protokołu 49 sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego. Teraz poddaję pod głosowanie wniosek o wniesienie do porządku obrad po punkcie 5 punktu podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi materiał BR 602/18. Rozpoczynamy głosowanie. 601. Przepraszam. Dziękuję za pomoc. Głosujemy najpierw zgodnie z materiałem 601 BR 601/18. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem do porządku uchwały? Do porządku. Proszę. Głosowałam za. To proszę, dopóki nie powiem, proszę o opuszczenie rąk, kto się wstrzymuje od głosu. Proszę opuścić, kto głosował za. Kto się wstrzymuje od głosu? Kto jest przeciwny? Głosowało 25 radnych, wszyscy za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec tego stwierdzam, że porządek obrad został uzupełniony o punkt podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi zgodnie z materiałem BR 601/18. Dziękuję bardzo. Teraz poddaję pod głosowanie wniosek o wniesienie do porządku obrad po dotychczasowym punkcie 5 i dodanym nowym punkcie punktu podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi zgodnie z materiałem BR 302/18. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że głosowało 26 radnych, wszyscy byli za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się. Dziękuję bardzo. Numeracja punktu zmienia się. Zamykamy punkt trzeci, przechodzimy do czwartego, jakim jest przyjęcie protokołu.
Stwierdzam, że w związku z brakiem uwag i odnotowując głosu sprzeciwu, protokół 49. sesji Rady Powiatu Krzysztofskiego został przyjęty. Zamykamy punkt 4. Przechodzimy do 5., jakim jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu krzysztofskiego zgodnie z materiałem PR 599 łamane. Dzień dobry, przepraszam. Oczywiście słychać. To jest aneksowany, został termin pani Ewo i to są środki przewidziane na inspektora nadzoru na wykończenie. Przepraszam. To są różnice, które nam została po aneksowaniu umowy, więc czyścimy to po prostu, 12 tysięcy zostało. Ale ja zrozumiałam, że to dotyczy liceum Kościuszki. Została końcówka po umowie, między różnica pomiędzy planem a umową. Ale na co umowa? Na inspektora nadzoru. A co ten inspektor nadzoru? Na całego projektanta. Różnica pomiędzy planem a umową. Czyli czyścimy jako wolne środki. Zaplanowany było za wolne środki. Ale przepraszam, to znaczy, pani poseł, ja mam rozumieć, że jest zrobiony projekt. Ja skrótowo przepraszam, powiedziałem, na projektanta, który będzie pełnił nadzór autorski, przepraszam. Natomiast to jest różnica, to są wolne środki. A projektowanie jest już rozpoczęte? No, 3 grudnia mamy już dokumentację. Super, bardzo się cieszę. Czy ktoś jeszcze? Ja widzę, wobec tego zamykam dyskusję. Proszę o opinię Komisji Merytorycznej. Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów panu Katarzynę Tymoszewską. Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu Krzysztofskiego projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Wszystkimi ośmioma głosami za. Dziękuję bardzo. Przewodniczącej Komisji Inwestycji pan wiceprzewodniczący Stanisław Dymowski. Proszę o opinię. Przewodnicząca Komisja Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 11 głosów za, nie było przeciwnych. Dziękuję bardzo. Przewodniczącą Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa panią Magdalenę Wejer. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Komisja zaopiniowała projekt tej uchwały pozytywnie. 8 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wobec tego poddaję pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu krzysztofskiego. Materiał PR 599 łamane przez 18 wraz z autopoprawkami. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie wyraźnie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Też nie widzę. Stwierdzam, że głosowało 26 radnych. Wszyscy byli za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec tego stwierdzam, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu krzysztofskiego została podjęta. Zamykamy punkt 5, przechodzimy do 6.
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu krzyżowskiego na rok 2018 zgodnie z materiałem BR600/18, a nie starostą. Realizowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, naszych powiatowych, w proporcji 20 tysięcy, około naszych 30 tysięcy Ministerstwa Obrony Narodowej. Ławeczka ma mieć charakter multimedialny, nowoczesny projekt, stanie w miejscu sąsiadującym do wejścia od strony Trzymały naszego Urzędu Starosobowego. Przeciw? Nie widzę. Głosowało
głosowało 25 radnych, wszyscy za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec tego stwierdzam, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu pruszkowskiego na rok 2018 została podjęta. Zalecamy punkt 6, przechodzimy do 7. Jakim jest podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia materiał BR601/18? Panie Przewodniczący, proszę bardzo o omówić projekt uchwały. Dziękuję. 10 września 2018 roku do Starostwa Powiatowego została skierowana za pośrednictwem wojewody mazowieckiego skarga na działalność starostwa. Uchwałą nr 436 z 25 września rada przekazała skargę do rozpatrzenia przez komisję. Na posiedzeniu w dniu 18 października komisja zapoznała się z treścią skargi, także chronologią działań dotyczących zmiany statutu Towarzystwa Absolwentów Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego imienia Tomasza Banaszewskiego. Komisja rewizyjna stwierdza, że nie jest jej zadaniem ocena merytorycznych działań związanych z rejestracją statutu stowarzyszenia. Na podstawie przedstawionej dokumentacji komisja nie widzi błędów w działalności starosty pruszkowskiego w zakresie podniesionym skargi. Starosta jako organ nadzorczy może kontrolować statuty jedynie pod względem ich zgodności z przepisami prawa, a statut stowarzyszenia został wcześniej zatwierdzony przez KRS. Starosta nie ma również uprawnień do władczego ingerowania w merytoryczną działalność stowarzyszenia, zatem nie może być między innymi stroną zwołującą walne zgromadzenie stowarzyszenia, ani ingerować w procedury przygotowujące projekt zmian statutu. Komisja rewizyjna zauważa ponadto, że starosta zobowiązał się do sprawdzenia w ramach swoich niewielkich uprawnień, czy działania stowarzyszenia są zgodne z aktualnym statutem. Uwaga ma zatem, czy są zgodne z prawem. Wobec powyższego komisja rewizyjna wnosi o uznanie skargi za bezzasadną. Dziękuję bardzo. W tym momencie otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos. I wobec tego zamykam dyskusję, poddaję pod głosowanie. Marysia. Tak, przepraszam Pani. Przepraszam. Pani Przewodnicząca, jest tutaj na sali osoba, która tę skargę wniosła, może by badania na ten temat przedstawiła. Tego uzasadnienia absolutnie nie mogę przyjąć za właściwe tego uzasadnienia, że skarga jest bezzasadna, dlatego że rozpatrywanie i zamieszczone stwierdzenie są niezgodne z pismem, którym złożyliśmy. Skarga dotyczyła niepodjęcia działań przez starostwo w zakresie odpisu do sądu rejestrowego i na podstawie tego sąd rejestrowy, nie mając w ciągu miesiąca informacji, które powinny się znaleźć w KRS-ie, zatwierdził statut. Na do tego mam fakt autentyczny w notatce służbowej pana starosty, który wyraźnie stwierdza, że towarzystwo działa niezgodnie ze swoim statutem, a starostwo zlekceważyło te sygnały i dopuściło, aby sąd rejestrowy pozbawiony był wiedzy i doprowadził do zarejestrowania statutu w nowej formie. Proszę Państwa, to jest jeden przypadek. Drugi przypadek to są dwie notatki na podstawie 3,5-miesięcznego starania się o odpowiedź od starostwa. Nie mieliśmy tej możliwości, dopiero doprowadziliśmy, że na sesji przyszedłem i powiedziałem, że zapoznamy Szanowną Radę z nieprawidłowościami. Starostwa w tym momencie zgodził się z nami spotkać. Umieliśmy ustalić, bojąc się, że
będzie to coś tak, że będziemy sobie mówili i tak dalej. Poprosiłem o nagrywanie, mam dowód w tej sprawie SMS-a na ważność tego spotkania. Nagranie było takie, że pan starosta podpisał, mieliśmy ustalenie konkretnych konfrontacji z zarządem do nieprawidłowych dokumentów. Starosta 22 sierpnia wydał znów kolejne postanowienie przeciwne, jeżeli chodzi o to, że wszystko jest w porządku, więc zadaję pytanie do pana przewodniczący. Kiedy starosta mówi prawdę, a kiedy nie mówi? Kiedy mówi o tym, że jest wszystko w porządku, a kiedy mówi, a że nie jest w porządku? Proszę, są te wątpliwości, są takie, więc proszę w związku z tym rozbieżnościami, proszę Wysoką Radę, aby w głosowaniu oddali skargę Komisji Rewizyjnej i przenieść ją na posiedzenie nowej Rady i nowego Zarządu w celu rozpatrzenia naprawdę poważnych rozbieżności w postępowaniu Komisji w świetle dokumentów. Nie ma nic wspólnego w piśmie do wojewody mówiące, że chodzi o procedowanie statutu. Absolutnie nie. Chodzi o działania i pismo mówiło. Proszę dokonać oceny, dlaczego tak się stało, że sąd rejestrowy nie mógł dokonać zmiany i stwierdzić, jakie osoby odpowiedzialne w urzędzie są za ten stan odpowiedzialne. Kończąc to tylko, jeszcze jest w tym piśmie jest fakt, że komisja rewizyjna, gdzie starosta wie, nie przestrzega postanowień statutu, napisaliśmy pismo, rozmawiałem ze starostą, z przewodniczącą komisji rewizyjnej, żeby od maja raczyła odpisać na pismo, powiedziała towarzystwo, powiedziała mnie, że nie uzgodniła tego pisma ze starostą. Więc kończąc to tylko proszę bardzo o pochylenie się jeszcze raz na tym naprawdę poważnym problemie. To ja powiem tak, staraliśmy się jako komisja obiektywnie spojrzeć według naszej znajomości prawa i nie twierdzę, że mogliśmy coś przegapić, to o tym mówi w tej chwili tutaj pan. Natomiast na pewno nie odpowiem panu na pytanie, które zadał w międzyczasie, czy kiedy starosta mówi prawdę, a kiedy nie, bo na takie pytanie to musiałby pan zadać panu staroście. Ja podtrzymuję stanowisko komisji, oczywiście Wysoka Rada może ten projekt odrzucić i będzie się następna komisja tym zajmowała. Natomiast ja nie wycofuję stanowiska komisji w tym momencie, bo musielibyśmy nowe spotkanie robić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wobec tego poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi zgodnie z materiałem numer 601. Ja jeszcze mam pierwszy. Na nowej. Ostatni sesji zaczęliśmy.